Witam was bardzo gorąco, oficjalnie po naszej przegranej wojnie, która oczywiście była bardzo, ale to bardzo smutna. Agentix, 23 grudnia niestety nam się stary nie udało i wojnę totalnie przegraliśmy, stary. No powiem ci tak, no stało się bardzo, myślę, że niefortunnie, bo idziemy ich klepać. Stary, idziemy ich klepać, tylko mi tutaj daj i ty meczku w tym momencie. Mam puste EQ, stary, tylko masz to i mam to dalej. Dobra, stary, ja lecę klepać. No ale mordo! I nawet nie ma teraz serwer, nawet ich teraz nie wyjaśnisz, stary, to nawet nie ma sensu, serio! Przegraliśmy wojnę i trzeba się z tym mordo po prostu, myślę, że pogodzić. Ty mnie nie było na serwerze, stary, tylko jeden dzień, a z tego co już tutaj widzę, oni sobie zrobili w ogóle we dwójkę święta, kumasz, naprawdę! Jaka w ogóle piękna wyspa świąteczna Aberka, no powiem ci, że nie jest. Ona jest całkiem niezła. Naprawdę, ale ogólnie, stary, powiem ci teraz tak szczerze, to nie? Że ja ogólnie podzielam tą opinię, że powinniśmy ogólnie dalej walczyć, to nie? I to jest oczywiście pewnie, tak, że wiadomo, walczyć, stary. Trzeba, no, stary, trzeba pokonać, no, tych labusów. Wyjaśnijmy ich, stary, ale a teraz ogólnie chodzi mi o to, że w tym momencie mam puste EQ, to nie? Jakby, stary, zauważ, nie? A, że my jakich no faktycznie. Stary, wyjaśniliśmy. Madzioch na wojnie zginął 3 razy. Za każdym razem itemki mu oddaliśmy. Abra zginął raz. Itemki mu również oddaliśmy. Jeżeli chodzi o resztę, jeżeli chodzi o nas. Ja zginąłem, stary, raz i ty zginąłeś raz i oni nam tamków nie oddali. Widzisz, to jest uczciwe, stary? Widzisz to? To nie jest w ogóle uczciwe. To jest, stary, najbardziej nieuczciwa akcja, jaka się tutaj w ogóle odbyła. Więc aktualnie też oczywiście subujcie kanał, bo jest to bardzo ważne, że na odcinku, więc teraz tu jest sobie dzwonkiem bardzo, ale to bardzo ważne, że was nie zdominęło, tym bardziej odcinki po naszej właśnie wojnie powiedzieć teraz tak, stary, że ogólnie jestem osobą, która oczywiście nigdy się nie poddaje i walczy do Elviso, końca, to nie? Co jest, chodź, stary? Tu do mnie, no, raz, powiem ci teraz tak. Tak, w tym momencie Agentix ogłasza wniosek o zmianę nazwy gangu USA na Ekipa Sprawiedliwości. Ekipa Sprawiedliwości, stary, to jest mocne, to jest bardzo będziemy mocne. Będziemy walczyli o dokładnie sprawiedliwość na naszym serwerze, stary. Będziemy walczyli ze złoczyńcami, którzy nie oddają itemów. Ale było lepiej, stary, pozwijmy ich i wygrajmy sprawę sądową i będą mieli bana prawnego. Co ten, stary, sądzisz? Ma mocne, co nie? Ty, to jest dobre, to ma sens, mocne. To ma sens, stary, to się łączy. Ale ogólnie chodzi mi, stary, o to, że, stary, jakby zobacz, może i my tą wojnę przegraliśmy, moi drodzy, bo to po prostu chyba każdy widział, co nie? I to jest jeszcze, wiecie, to jeszcze nie jest oczywiście koniec, co nie? Bo my zaraz do tego oczywiście sobie przejdziemy, ale ogólnie, sam fakt, jak to jest bardzo nieuczciwe, że oni nam itemków nie oddali, a my im za każdym razem itemki oddawaliśmy, jak chcieliśmy być fair, to jest, stary, szczerze, po prostu według mnie taki totalnie, wiecie, to jest taki brak honoru, że to jest serio nie do pisania, okej? Jakby serio, moi drodzy, to, że nam itemki nie oddali. Sprawiedliwość. Dokładnie, sprawiedliwość, moi drodzy. Sprawiedliwość! Dobra, gościu, ale ogólnie powiem ci teraz tak. Według mnie musimy mi ogarnąć jakieś itemeczki. Chodź, ludzie, agenci, teraz już to proszę o jakieś, nie mam pojęcia. Narzędzia, chyba sobie polecił teraz na moim wyspolicy i sobie skrasuje, co? Bo obecnie, ty widzę, że masz teraz swoją zbrojkę zapasową, co nie? Ale ogólnie zobacz, stary, itemki nie oddali. Elviso, co jest, stary, co? A sobie itemki oddali niby? Nie, co ty? Ja mam zapasową. No stary, jakby to jest taki brak honoru, jakby kumasz to, nie? Ale spoko, jakby ogólnie, moi drodzy, według mnie plan powinien być to następujący. Że teraz oczywiście sobie odpuścimy, no bo wiadomo, po prostu przegraliśmy i nie warto teraz, wiecie, po prostu dzień po tym, jak nie mam absolutnie nic, wbijać się na nich i ich klepać, po prostu, bo to byłoby bez sensu. Ty w ogóle też widzę jakiś od nich prezent, to coś jakby Agentix, co to jest? Od ciebie, czy to jest od nich? Nie, ja nic nie robiłem. Czy to jest pułapka? Czy to jest pułapka? Agentix, a to się od tego w ogóle? Dobra, ja mam, stary, plan. Mi to wygląda jak więc pułapka. Więc tak, zróbmy teraz to tak. No, okej, uciekaj, Agentix, szybko, uciekamy, mordo! Okej, tam jest ciasto? Tam jest ciasto, stary. Ciasto! Ale moje ciasto, to jest dla mnie ciasto, mordo. Ej, odwal się, mordo. Ja mam zbrojkę. I tu jest skrzynka w ogóle, a do tych chodzi, jakby, wait, wow! Zaraz TNT wybuchnie. Stary, oni nadali w prezencie pół stacka TNT, rozumiesz, no? Nie, no teraz to sobie chyba gościu jaja robisz. Potem na Undying, stack emeraldów, 16 fire charge'ów, stary, a co gdyby... A ja ci dam za to klocka, stary, wełny, wszystkiego najlepszego z okazji wesołych po prostu świąt. Moi drodzy, juhu, ale stary, tak teraz serio, pomyśl sobie, co byłoby, gdybyśmy teraz wzięli ich prezent i go zutylizowali na ich wyspach. Jingle bells. Agentix, jakby spokój się, stary, ale ogólnie powinien teraz tak, spokój, że mam ich prezencik, ale zobaczcie, moi drodzy, ogólnie to jest teraz pewne, że ty wiecie. Nie wbijemy się na nich jutro, żeby ich rozwalić i żeby, wiecie, tą wojnę wznowić, bo to byłoby bez sensu, okej? Okay? Ale według mnie teraz po prostu plan najlepszy będzie taki, agenci zostaw moje drzwi, one są cenne. Tutaj mordo. Drzwiarz przyszedł i chce ci drzwi wydrzwiowić. Nie, otóż nie, mordo. Ogólnie chodzi mi o to, Agentix, że my według mnie powinniśmy sobie teraz ogarnąć jakieś, nie mam pojęcia, chociażby parę dni przerwy, jakby nie mówię, że jakoś sporo, ale nie mam pojęcia, jakiś tydzień albo dwa, żeby móc się tak serio mega, ale to mega wykosić, co nie? Ale tak bardzo, Agentix, pomyśl sobie, jak oni teraz przez jakieś dwa tygodnie, będą sobie chodzili... Elviso, ja mam plan. Mam plan świetny. Patrz, tu jest klocek po prostu, który rozwaliłem. No. Pod nim robimy ogółem laboratorium, robimy tutaj potki,
bierzemy wszystkie najlepsze itemy. No tak, stary, właśnie musi być. Tak, właśnie musi być, stary. Ej, stary, jakby tak po prostu, stary, powinno być. I tak, masz to. I tak, i ich rozwalamy. Stary, jakby moje, po prostu sobie ogarniemy jakieś miejsce. Elo, Agentix, jakby, bo Apro, ono się tak etajne właśnie wie, więc to nie ma sensu. Więc nawet kiedy sobie po prostu, stary, musimy jakoś ogarnąć. Nie mam nawet pojęcia teraz gdzie, ale nawet, stary, jakoś tutaj po prostu tu mnie, w okolicy. Ja jestem zdania, że patrz, każdy logicznie myślący, jeżeli uzna, no dobra, skoro oni byli w... Skoro Abra wie, że mamy tam tajną bazę, no to ona przestaje być tajna. Ale jeżeli on pomyśli, no kurde, oni... Ja już wiem o tej tajnej bazie. Oni ale wiedzą, że tajna. Ja o tym wiem. No. Nie będą tam przychodzić, prawda? A my tam będziemy. A my tam będziemy. Dobre, dobre, nie, ale żeby chodzi mi tutaj głównie o to, że jeżeli my teraz się serio jakoś tutaj ogarniemy, tak się weźmiemy mocno w garść, i przez jakieś 2 tygodnie będziemy sobie maksymalnie magazynowali totem na Undying, będziemy sobie magazynowali TNT, ogarniemy sobie dosłownie cały pokój potek, jakby nie, że skrzynka albo dwie. Moi drodzy, cały magazyn potek, kumacie to? Cały magazyn potek z takiej refili i jak my wrócimy i oni będą na ten atak totalnie niegotowi, to według mnie, serio, moi drodzy, jesteśmy w stanie, no myślę, że totalnie... Na totalnym luzie, wierzchni stary ich obułapką, co nie? Byku, i to po prostu wojnę wznowić i wygrać ją, stary, serio na dniach, jakby to byłoby, myślę, że serio. Ja jeszcze pod twoim dywanem schowałem zapasy żywności na jak, w razie jakiejś awarii. Tak, naprawdę? Tylko musisz sprawdzić. To stary moje podki na chwilę, to nie ma nic. Nie, nie pamiętam pod którym kratką to było, ale musisz sprawdzić, to, wiesz? To stary nic nie ma, tylko jest taka chyba. Nie, no stary, tabliczka? Mówię ci, na pewno. Nie. Jeszcze tam zbrojka chyba była nawet dla ciebie. Czekaj, to jest w ogóle coś wyryte na skalę? Instagram Elviso podłoga oficjal, polecam bardzo gorąco, link w opisie. No właśnie, moi drodzy, polecam bardzo gorąco, na święta, follow jak wbiję sobie, będę oczywiście mega wdzięczny. Stary, no Elviso, jakby... sprawdzaj, bo... Czy to jest jakaś... Nie była skrzynka, była skrzynka jeszcze druga, ta, ja więc... Ja potrzebuję zbrojki, bo oni mi mogą zabrali... A tam miałeś zbrojkę, całą jedzenie i wszystko. Naprawdę? W ogóle... No, serio, zostawiłem. Dawaj mi ją, stary. Ej, bo tu jeszcze jakby się nam powoli kończy dywan, stary, więc boję się, że tutaj tego nie będzie. Chyba, że nas, stary, to kogoś ukradli, co? Co myślisz? Elviso, nie wiem, ale musisz sprawdzić. Dokładnie tutaj sprawdź, stary, ten dywan, bo... Stary, bo nie ma, stary, serio. Bo wiesz, to nie pamiętam, pod którym klockiem to było dokładnie. No ale tutaj, stary, to już właściwie nie ma takiej opcji w ogóle. To jest, stary, okay, pusto. Stój! Co? Ukradli! To pod tym dywanem jest. Pod tym? Tak. To biorę tak. To, nie? No bo jest ostatni. Ej. Zniknęło. Dobra, Gentix, czy mogę cię prosić o to, żebyś mi ten klotek tutaj rozkawał, stary? Będę wdzięczny bardzo. Ten tutaj w tym miejscu. No dobra. Bo ja mam tam itemki. Dziękuję, Gentix, za pomoc. Jakby widzę, że jesteś bardzo, ale to bardzo pomocny. No to ogólnie mam stary swój nadryt, więc spoko, tyle. Mogę ci odłożyć tu. Wszystko. O, mogę sobie zbrojkę bierz, naprawić. Bierz, stary, to potrzebujesz, to nie? Bierz, o kurde. To potrzebujesz, serio. Okej. Okay. Nie mam... Dobra, więc teraz tak, moi drodzy. Ogólnie myślę, że tutaj potrzebujemy sobie ponadto ogarnąć na pewno jakieś tej nowej itemki, albo tutaj będzie masz w tym momencie. Jestem tak bardzo bez itemeczków, to jest serio aż przykre. Ogólnie, stary, jakby serio, moi drodzy, jakby w ogóle, czemu tu jest TNT? Wait a minute, ale zniszczymy, nie, stary, to, ale będzie na wojnę, stary, będzie na wojnę. A może ja bym podpalę w sumie? Agentix, tu już nie masz co podpalać, stary, więc no lepiej nie. Lepiej, żebyś tego nie robił, nie? 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 Agentix? Nie? 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 O nie, ale tak już serio, moi drodzy, jakby teraz, tak mówiąc szczerze po prostu, jeżeli my będziemy teraz przez jakieś dwa tygodnie, będziemy sobie gromadzili TNT oraz wszystko, to stary, serio, jakby teraz, po prostu według mnie i totalnie na totalnym luzie wyjaśnimy, stary, mając tyle TNT, możemy zrobić wszystko, mając tyle potek, możemy zrobić wszystko, mając tyle totemów na świecie, możemy też sobie zrobić wszystko, stary, więc no według mnie to jest tylko tutaj kwestia czasu, a tą wojnę, stary, wznowimy i tą serio oficjalnie ale ona się nie skończyła. Wygramy. No znaczy, stary, wiesz, oni teraz myślą, no bo okej, stary, przegraliśmy, no i wojna się niby skończyła, to nie? Ale w głębi naszych serc, moi drodzy, w głębi naszych amerykańskich serc wiemy dobrze o tym, że my musimy wygrać, ponieważ się nie poddamy do momentu, aż tej wojny nie wygramy z honorem i z oczywiście flagą USA na naszym murze. W ogóle nawet mi, stary, oni, wiesz, to mi ukrali jakby w tym miejscu. Stał mój stolik do robienia itemeczów na deathowych, które teraz tutaj nie ma. Jakby kumasz to, stary, oni mi wszystko ukradli, jakby serio. Oni, czyli gang braci, totalnie mi z tej chaty mojej wynieśli wszystko. To jest tak jakby mi już tutaj dość przykre. Braci się traci, a jak traci, to nie braci. Nawet mnie, stary, nie wkurza, jak to jest taki irytujący, że to jest serio hit. Łe, gościu, wyjaśnić cię. To mnie w ogóle, stary, tak bardzo wkurza, że oni serio myślą, że wiesz, że my tak to po prostu przegraliśmy, jakby, stary, zobacz, po prostu my zginęliśmy na tej wojnie po raz, kumasz to, ty raz, ja raz, oni ginęli x razy w ogóle i za każdym razem po prostu Dlatego Elviso, nawet wiesz, nawet jak wyjaśniłem Maciocha, ja mogłem pójść na środek naszych wysp, tam gdzie każdy się po prostu odradza. No właśnie. I sobie go wyjaśniać. Tak, czy dokładnie. Ja go wyjaśniałem, jak nie miał zbrojki? Oczywiście, że nie, bo to byłoby nieuczciwe. Nawet go nie tknąłem, nawet nie miałem takiej myśli. A oni nas lali, stary, okay. Bili trójzębami.
Ja na luzie mógłbym wyrzucić jakieś moje głupie potki i wziąć całą zbrojkę Maćka. Co byłoby bardziej opłacalne? Oczywiście to, ale no tego też nie zrobiłem. Bo jesteś uczciwym człowiekiem, Agentix. Oni, jak sam widzisz, zrobili absolutnie wszystko, aby wykorzystać nasze słabości. Stary, i po prostu wiesz. Ja wyjaśniłem Abrę, co zrobiłem? Oddałeś mu itemy. Okej, dobra. Jego itemy niech sobie weźmie. No tak story było. Tak mimo było. Ustalenia, że itemy można zabierać. No właśnie, mimo tego ustalenia, no można takie, zabierać. No dobra, może takie ustalenie, ale więc to zmienia. Stary, po prostu kodeks moralny o tym mówi, że itemy po wyjaśnieniu gracza, jakby wiesz, nie trzeba, ale powinno się oddać, żeby to było uczciwe, stary. Tym bardziej jak my im itemy oddawaliśmy tyle razy, co nie? Jakby kumasz, stary, my na tej wojnie ich jak chcieliśmy, jechaliśmy i za każdym razem itemeczki były znowu w ich EQ, co nie? Bo to było po prostu uczciwe i tak się powinno robić, co nie? Oni co? Mamy wasze itemy, będziemy was teraz wyjaśniali, podajcie się, w ogóle wygraliśmy wojnę, no i ogólnie beka z was. Jakby to jest podejście honorowego gracza, naprawdę. Jakby czy mi się tego wydaje, agencji, ponieważ to jest totalnie przykre, jakby to się to aż po prostu brzmi źle. To nie, to serio, stary. To brzmi tragicznie, głupio, naprawdę. To jest aż serio coś, na co brakuje słów, stary. Na ich żenującą postawę brakuje słów. No ale wiesz, stary, no niby tą wojnę tutaj wygrali, ale oczywiście, moi drodzy, spokojnie. Jakby według mnie, teraz obecnie, się tak po prostu jakby, jak to ująć, zamkniemy nasze działania o tyle, że nie będziemy teraz tak tutaj, wiecie, aktywnie działali, że wiecie, gang USA, jakby nie. My teraz, stary, po prostu będziemy sobie grali, jakby nic się nie stało i po prostu, wiecie, wojnę przegraliśmy, okej, okay, spoko. I nawet teraz nikt nie będzie o naszym gangu słyszał, ale spokojnie, moi drodzy. Ja wam gwarantuję, że jeżeli jakieś tej albo tydzień, albo dwa i zaczniemy nasze tutaj przygotowanie sobie robić i wrócimy z taką siłą, że oni serio będą nas błagali o litość, serio. Oni nas po prostu będą błagali o to, abyśmy my im odpuścili. Co pan tu robi w moim mieszkanku? Halo, gościu, to jest mój obraz, nie niż go, gościu. Mój obraz, zaraz, mój... północ. Północ to godzina duchów. Agentix, czy się dobrze czujesz? Czy jest wszystko u ciebie w porządku? Zaraz północ. Agentix, ja się północ ciebie zaczynam wybije. Bać. Ja się ciebie zaczynam bać. I ktoś cię zabije. Nie, dziękuję bardzo, podziękuję go. Teraz sobie tutaj po prostu ogarnę szybko może nowej temeczki, ale potrzebuję drewna, które tutaj postawiłem, Agentix, więc będę za nie wdzięczny. Potrzebuję z tego coraz dwóch sztuk. No, Agentix, to nie jest śmieszne. Wait a minute, to nie jest śmieszne, to nie jest śmieszne. I tak byś tego nie zrobił, co nie? I tak byś tego nie zrobił. Nie zrobiłbyś tego, nie ma opcji. Nie zrobiłbyś tego, za cienkiego się jesteś. Nie zrobiłbyś tego, nie? Nie zrobiłbyś tego, nie? Nie zrobiłbyś tego, gościu. Nie zrobiłbyś tego, no? No, ha, mam cię! Szachmat, już nie bij. Okej, okay. Ej, serio, stary, nie bij już mnie, serio! Agentix, nie! Nie! Agentix, już mamy sojusz, mordo, mamy swój wspólny game! Sojusz. A ja mam zbrojkę, twoja dusza duszą. Ja, stary, mam zbrojkę, o tym wspomniałem. Zaraz cię wampiry w nocy uduszą. Nie, ja podziękuję tym wampirom. Dobra, okej. Nie masz pewnie perełeczek, więc jest dobrze. Nie mam perełeczek, oby na pewno. Nie. No, dlaczego Agentix nie bił mi wszystko? Ja się w ogóle teraz biję na naszej tajnej bazy i sobie tam też ogarniam enchanty, bo potrzebuję jakichś enchantów, ponieważ w tym momencie mam ich w ogóle zero, więc to jest naprawdę bardzo przykry wynik, który warto byłoby teraz sobie naprawić. No i w końcu w domku, ziomeczki, no i w końcu, więc teraz szybka, teraz sobie oczywiście w dół sobie ogarniamy enchanting, ponieważ bez tego, no myślę, że będzie dość lipnie, teraz zaraz oczywiście skracujemy jakiś tam kill, ponieważ teraz mi się wydaje, że serio, kill jest troszkę odbierze ważniejsze, okej, okay, ponieważ na obecną chwilę, no, powiem tak, w ogóle, gdzie jest chyba się gradny, ponieważ ona jest taka wielka, że się w niej tak cały czas gubię, że mi czego potrzebujesz? Ciężko, potrzebuję enchantingu na 30 level, stary, a tak teraz sobie no, Elviso, ja tam teraz wchodzę, bo... No oczywiście miałem swoje ważne, prywatne sprawy do załatwienia. Wolę nie pytać, stary, nie mówię nawet, ale teraz... No tak oczywiście, wiesz, to tylko kropelka w morzu, pamiętam. Wiem, stary, kropelka w morzu, to nie, ale tak teraz serio. Dobra, Elviso, ty naprawdę nie wiesz, gdzie jest enchanting? No nie, serio, stary, serio. Chodź tu na dół, no. chodź do mnie. No, jestem koło ciebie, no już jestem, stary. Obkręcę się milion razy i tam trafię. No. Za pierwszym razem. No. Czy on nie gadaj, że jest w tym miejscu. A nie. No, ta, widzisz, nie udało się komuś. Nie udało się, oszukiwało się, co? Dobra, to było ten szybko. Dobra, lecimy. Faktycznie, stary, faktycznie. Dobra, okej. Okay. Chyba samym starcie tutaj po prostu zaenchantuję moją klatę, która potrzebuje... Okej, okay. Też do tego potrzebuję. Ej, Elviso, mam do ciebie pytanie takie jedne, bo ja wiem, że... Mordo, lapis, no. Masz lapis. Kto nosi lapis w EQ? No właśnie, stary, więc to może jakiś będzie, jakby... To jest zwykle skrzyżne od dnia, stary, będzie od czego zacząć. Jaki bogol, stary, daj to, no friska, daj to, Agentix, chciałbyś. No proszę, działamy wspólnie w teamie. Mordo, Ty nie masz kartu skillofu. No Agentix, to fejski, już na to mnie zęcać. A, widzisz, mam to, ty nie masz, ja mam już, mam nawet trzy, widzisz, to już bogactwo, ja też mam trzy. Dobra, z tego w ogóle... Równość to równość. Stary, mam Fire Protection 3 i Torn 2, to nie jest tragiczny enchant, okej? Mogło być gorzej, no
dobra, jest źle. No okej, okay, ale na sam początek myślę, że mogło być o wiele gorzej, stary, co nie, naprawdę. Blast Protection 2 na porcie. Ej, Elmino, ktoś ci Jettiną ustawił! Agent X, nie prowokuj mnie. O, Protection 1 na błyskach, ale fajnie, jak będzie z hełmikiem, proszę bardzo, dobrze. O kurde, o kurde, o kurde, o kurde, o kurde, o kurde, ja się stąd wycofuję. Tak tego nie zrobisz, bo to jest nasza wspólna baza bardzo, więc nawet no, w sumie nie. No, a ja bym to zrobił, w ogóle, wiesz co, Agent X, mam dla ciebie też taki mały prezencik, zobacz, wejdź teraz tutaj. Nie, wejdź. Dzięki. O, zobacz, tu masz takie zaraz ładne drzwi, widzisz? I masz tam wejście zrobione. No fajnie zaraz to wygląda. Co, nie? Fajnie, gościu, dobra, mamy cię, dobra! Dziękuwa. Dobra, nie ma za co, mordo, więc po prostu wiesz, że się to w tym momencie. Ja myślę... Poczekaj. No? Zanim cokolwiek jeszcze powiesz, no co jest, mordo? To bądź cicho i chodź za mną, powoli. I mam teraz do ciebie takie... Może spójrz w sufit w tym momencie, okej? Okay? W sufit. Słucham cię. I wiesz, jak patrzysz na coś, co jest niczym, czyli na... Nie niszcz. No. Nie niszcz. No. Elviso, napraw. Nie! Do widzenia, Elviso! Cześć! Miło było ci poznać, mordeczki! Elo! Więc kilka słów tutaj, oczywiście, tak nie mogę też, oczywiście, to się niby wojna skończyła, ale spokojnie. Ja wam gwarantuję, że my jeszcze wygramy, ponieważ Gang USA wróci z naprawdę ogromną siłą i totalnie wyjaśni gang braci. Więc oczywiście, sobie kanał, jest to bardzo ważne. To dzień odcinki jest teraz oczywiście, jest bardzo ważny, więc że was to też oczywiście nie ominęło. Wam do palca możecie oczywiście też follow na moim Instagramie, czyli Elviso Podłogo. Wtedy tam macie moje zdjęcia, serio, coraz wiele więcej. No, myślicie, oczywiście, jutro, więc trzymaneczko, eleczko oraz ogromne, ale to serio ogromne. Wesołych świąt!